śmiesz się twarz. Dlatego chcemy tu na zawsze zostać. Czym zapominam ile lat mam. Nie chcę tak szybko dorastać. Teraz się bach. Siemano, siemano, witam serdecznie na kolejnym materiale. Ja jestem Szczypson i dzisiaj jesteśmy na Panionowie, widzowie. Już kolejny dzień, że tak powiem, zdrowia. To jest niesamowite dla mnie. Ja tak sobie, widzowie, ostatnio o tym pomyślałem, że wy, widzowie, to jednak jesteście tacy takie osoby, co 24 godziny, no może nie przez 24 godziny, ale każdego dnia macie codzienny raport ze zdrowia youtubera. To jest niesamowite, że ja odpalam odcinek i widzicie, w jakim jestem stanie. I ostatnio byłem w fatalnym stanie, a teraz już jest troszkę lepiej. No też ostatnio w fatalnym stanie zdrowotnym była Emilia i po prostu troszkę się rozchorowała. Ale w tym momencie jest na serwerze, więc udało się, spotkam się z nią w końcu i zobaczymy, jak się czuję na ten moment, więc jej możecie również zdrówka życzyć. Zanim cokolwiek zaczniemy dalej rozkminiać, to koniecznie poproszę was o zostawienie łapki w górę i zasubskrybowanie kanału. Przypominam o tym, że już za 3 dni, ponieważ 29 września wlatuje moja nuta na kanał, też również tutaj odbędzie się stream o godzinie 16:30 jakoś, więc subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco i czekajcie na wielkiego streama i nutę, która oczywiście tuż, mech. Dobra, nieważne. Lecimy do Emilii. Tutaj uwaga, o, tu oczywiście już na drzwiach są strzały. O, dobra, jednak nie. No i jakie strzały? Dzień co dobry. Co ty opowiadasz, chłopcze? Dzień dobry. Dzień dobry, ja tutaj dobry. Przybyłem, gdyż... Ej, muszę ci coś pokazać, mi się teraz przypomniało, ale to zaraz. No. Pierwsze pytanie do ciebie. Jak się czujesz? Tak myślę, że... Dobrze. No to w takim razie przejdźmy do tego, co chciałem ci pokazać. No dobrze, no powiedz, no. 4 na 10. 4 na 10? Po skróceniu 2 na 5. Okej. Ona jest 10 na 10, ale jest chora. 3 na 10. Nie no, 2 na 5. 2 na 5. 2 na 5. 2 na dobra, 5. Słuchaj, no to życzę ci zdrowia oczywiście. Ja już dzięki, jestem troszkę jak lepiej, tam bo... Jak ty się czujesz? No ze mną było źle, ale już jest dobrze. To dobrze, cieszę się, że już jest nawet, dobrze. Nawet dobrze, taki, jest dobrze. Nawet taki werwy nabrałem, wiesz. Teraz skok tu. Ej, mam takie pytanie do ciebie, bo ja ostatnio zauważyłem u siebie, że wstaję rano i rano jestem totalnie nieproduktywny. Jestem totalnie zmulony i tak dalej. A przychodzi godzina 18, właśnie 16, tak jak teraz siedzimy. Tam między 16 a 18 i mnie nabiera taka wena twórcza, że ja o tej godzinie jestem najbardziej produktywny. Ja tak mam teraz, ale tylko dlatego, że jak ja rano wstaję, to przez całą noc jakby wszystkie moje smarki mi się kumulują w zatokach. Ja jestem out wtedy, a jak już wysmarkam przez cały dzień te moje smarki, to teraz jest dobrze. Ja miałaś tak... Ja miałaś... tak mi działa organizm. Nie pytaj się, nie będę odpowiadał na to pytanie. Nie będę odpowiadał na to pytanie, bo na pewno jest mega durne i mega debilne, więc nie mam zamiaru w ogóle słuchać. Nie, chciałem się tylko spytać, czy miałaś taką sytuację, że tak ci się kichło i tak smarał. Nie miałam takiej sytuacji. A jeżeli ty miałeś, to mega ci współczuję. Nie, ja też nie miałem. Chociaż nie wiem, może miałem nawet, kurde, ale to musiało być naprawdę potężne kichnięcie. Dobra, słuchaj, chodź, idziemy na dół, bo muszę tutaj ci jedną rzecz pokazać. Ostatnio tutaj u ciebie byłem, ponieważ, no, długa historia, ale byłem u tego twojego kota, nie? W ogóle, bardzo mi przykro, że muszę ci to powiedzieć, ja myślałem, że to zauważysz, ale nie ma już kota. No nie ma, no. Ej, faktycznie nie ma, gdzie on jest. No, ja ją przetransportowałam, dlatego że jest. Kurde! A gdzie? Chodź. No, a co? Ja potrzebuję tego kota właśnie, wiesz? Czemu? Żeby ci to pokazać, co chcę ci pokazać, bo odkryłem pewien bug, który jest w Minecrafcie. Tak? No dobra, no, to z udziałem kota to właśnie. Dobra, to robię w kod, ale proszę, nie krzywdzi, ani nic jej nie rób złego. Nie, no luz, cię. Po prostu ona na tą kuwetę musi tam siąść, nie? Na kuwetę? Czemu na kuwetę? No bo... Czekaj, tak, dobra, to jest taki bug, no pokażę ja ci. Ja nie mogę, ale ona nie chce iść, ona widzi, że ona ma w ogóle... Pójdź! Dobra, czekaj, ona strasza i on zaraz się ruszy. Chodź. Chodź. Chodź, Daisy. Chodź. No naciągam cię no siwę. No przestań, oszalałeś chyba. Ej, tak swoją drogą, co do słowa naciągam cięciwe, to ostatnio zrobiłem takiego shorta na kanale Filip Szybka. Serdecznie, widzowie, zapraszam na kanał vlogowy, ponieważ tam są shorty. Mój ulubiony kanał vlogowy, totalnie. Tak, tak. Ulubiony kanał vlogowy. I słuchaj, zrobiłem tam takiego shorta, gdzie strzelaliśmy z wiatrówki, nie? A nie, no. Gdzie strzelaliśmy z wiatrówki, no i ja tam tą broń tak źle uchwyciłem po prostu i ludzie się zesrali w komentarzach i tam jest co drugi komentarz, że jak ty trzymasz tą kolbę, coś tam. Nie, nawet nie widziała, na mnie, lol. Się prują, musisz sobie poczytać, bo naprawdę, ja mam niesamowite lektury, tak lubię czytać te komentarze. Gdzie jest ten kocur? Nie kocur, bo kocur to jest facet, a to jest kotka. Dobra, gdzie jest ten pchlarz?
Gdzie on jest? Nie wiem, ja nie wiem. Ona ej, dobra, ten kot zawiódł. Dobra, to ona się teraz chodzi, ona zaraz się przeteleportuje. Ten kot zawiódł na pełnej linii. Do pokazania. Chodź, bo ja też mam ci coś do pokazania. Dobra. Ona się przeteleportuje. A gdzie ty jesteś? A tam na dole, dobra. Na dole, chodź na dół do piwnicy. Dobra, idę. Bo też mam coś do pokazania, a idę. Nie wiem w ogóle się do kogoś to wrzuci, więc dobrze, że przychodzisz, ponieważ idę. Listy pomogą. Co tu proszę. Jest? Pokój SpongeBoba. To już było wcześniej, to jest nieistotne, to jest w ogóle co nieistotne. Istotne jest to, co jest tam i na tu? Tak. O kurde, Bobota tam pisze. Czekaj, no idę. No idź, idź, idź. Wow! Bo to jest creepy. Wstęp tylko dla Bobota. Dobra, musimy tak. Wyjść. No stary, no ale to jest pod moim domem, no to co ja, jak mam tutaj nie wchodzić? No dobra. Ty, ale wełny dużo. A tu kapie mu coś z sufitu. No jakieś kurde tutaj, nie wiem. Ta, patrz tutaj na ten pomarańczowy. Zaraz tu kapnie. O, tu kapło. Widzisz? Jak twój smarek. Widzę, jak kapie. Sam jesteś smarek. Dobra, a to co to robi? Nie wiem, nie naciskałam. A, ty sobie naciskasz maszynę. No, okay. Ja sobie naciskałam, bo się bałam. Coś jest ukryte za obrazami, sprawdzałaś? Nie, sprawdzałam i nic. A jak, okay. No nie wiem, no... No dobra, no w sumie to wiesz. Fajne, szkoda, dlaczego chcesz wyrobić Bobota, że takie coś zrobił, skoro to ty zrobiłaś? Nie ja. O, no, jest kotur, chodź tu. Chodź. Daisy. Chodź. Chodź. No ty, ona się do ciebie teleportuje, no ty musisz tu przyjść po prostu. No ale no, ona się nie teleportuje, kurde. Bo to jest za blisko od siebie. Dobra, chyba. Dobra, mam pomysł. Sam to ogarnę. Dobra, jest tu. Tak, idzie. Daisy. Halo. Chodź tu. Kurde, bo ci zaraz prasnę. No przestań, nie mów tak do niej. Kurde. Czekaj. Dobra, to jest najbardziej niesforny kocur, jakiego widziałem w swoim życiu. No nie, no ona po prostu jakby ten, jej się nie chce, okej? Okay? Ona ma wakacje. Dobra, chodź. Co ty robisz, stary? Schowałem się. No i co? Dobra, co usesią. No, dobra, siedzi. Świetnie. I teraz patrz, co robimy. Robimy tak. Przepychamy kota w worku. Mhm. Tu, siądź se tutaj. I teraz patrz to. Rozwalam to. Stawiam tu skrzynkę. Rozwalam to, tą kuwetę. Gówno. Dobra, tu. Otwórz skrzynkę. Można no. Otworzyć, prawda? A teraz patrz to. Można. Kurde, bo... Naprawdę ja czekałam. Kurde. No Daisy, chodź tu bliżej. Chodź. Dobra, czekaj. Kurde. Kurde. Czekaj, bo... Nie, o, dobra. I teraz... Teraz no. Kocur siada tu. I teraz spróbuj otworzyć skrzynkę. Lol, nie da się. Widzisz to? Widzisz, jaka magia świąt w ogóle, że kocur usadzony tutaj baguje skrzynkę? Nie widziałam totalnie. No widzisz? To jest zabezpieczenie dla skrzynek w ogóle. Jo! To jest dobra opcja. Jak ktoś o tym nie wie, to nie otworzy skrzynki, powie ty, zepsuta skrzynka. Oh my god. No nie? Jo, ej, serio, zarobista sprawa, ja muszę więcej kotów sobie. No właśnie, tak, kurde, żeby trzeba było je wszystkie przesuwać. Dobra, no to tyle chciałem ci pokazać, trzym się. Okej, pa. Ja no dobra, chodź. No idę. Chodź, idziemy. Ty, poznałeś Bobota? Nie, nie znam. A wiesz o tym w ogóle, że się nazywa jest... Bobot? A, już wiesz, tak, bo w sumie jest tabliczka tak, tam na dole, wiem, dobra, dlatego, nieważne. Tam nieważne, no research, dobra. Baby, no. Masz tu Tom. Bobot, ja właśnie to chyba... O, właśnie, jesteśmy jeszcze przy altan... Nie, dobra, żartowałem. Nie, ja jestem chora, ale powiedz mi, Bobot, o co tutaj chodzi? Co się stało ze SpongeBobem? Jak no właśnie, SpongeBob się przemienił w Bobota. To jest, tyle okay. Się stało. W sumie nic więcej. I to tyle. Tak, co tam jest? Się zmienił z Bobota. Nie wiem, mi się nie ma. Ej, dlaczego ten ananas tak wysoko? Ej, co jest z tym ananasem? Widzisz to? O to, no. Czekaj, podleźmy tam. Nie, to nie jest dobry pomysł. W sensie to się stanie na pewno. Co jest? Stary, ja się boję. O kurde, a jak to rozbudował? Ała! Jednak nie jest ze mną, widzę tak dobrze. Zobaczyłem coś, co mnie zszokowało i się prawie udusiłem. Co jest grane? Co to jest za wielkie robocisko? Kurde. Jaki robot? To jest ogromne! O kurde, wow. Ale fajne! Wow. Jak on to rozbudował? Ej, ten robot to ma jakieś... Ty, to są drzwi na dole. Chodź, zobaczymy, dokąd to prowadzi. Dobrze. Co to jest? Aha, wiem, co to jest. Dobra, wiesz, co to jest? Co to jest? Nie. O kurde, tu... Okay, ej, zamurowali to przejście! O kurde. Ej, co jest? Ale że piaskiem to jest? No. Ktoś tu był, ktoś to murował. Ja mam łopatę, stary, jak coś. O, nie? To może zacznij ty. Zobaczymy, czy no. Jak... Ej, to ale... jest... Przerwali nam to. Lol. Co jest? Dobra, no nie, no straciliśmy nasz tunel, najukochańszy. Co jest grane?
No nie, no ten tunel musiał być. Kto? O nie, no to po prostu ta zniewaga krwi wymaga. No nie, ja no. nie będę tego tolerował. Dobrze, masz kill off? Rozbieramy tego robota, nie będę tego tolerował. Dobra, dawaj. Nie no, ale dlaczego tu się takie coś stało? I patrz, to w tamtym miejscu akurat. Z drugiej strony będzie też wejście? Nie, nie ma wejścia. Gdzie tu jest jakieś wejście w takim razie? Do środka tego... No, tu nie ma wejścia, stary. Ej, mega dziwne, szczerze, no. Ej, serio, tu nie ma nigdzie wejścia, może jakąś grunt trzeba wlecieć. Tutaj coś jest. A tu jest wejście, tu jest wejście. Ej, to jest tak wejście... Ej, bo to jest ananas. Gdzie? Tylko podniesiony, to jest taki zmechanizowany ananas. Gdzie jest wejście? Tu! Tu platforma jest, obywatelska. Aha. Obywatelska. Okej. No, no i tu jest wejście, ale to nie będę się tam włamywał teraz. Bo to już jest, wiesz, to już nie dam SpongeBoba, tylko Bobota. Teraz to ja no, nie wiem, czy możemy, wiesz, boję się. Boję się, że to będzie bardzo zmechanizowane. Patrz. O kurde, dobra. Widzisz, tam są jakieś ten... Au! Dobra, nie trafiłem. Trudno, poddaję się, nie będę tego kontynuował. Dobra. Ja jestem. O nie, nie jesteś tam? Jestem na ręce. Nie, jestem na ręce, ale myślałem, że będzie przejście, ja ale jest, nie ma. Ja też jestem na jej ręce. Na jej ręce. Zium. Dobra, ej, fajny no. Ten robot w ogóle. Fajny mega wygląda. Rzecz, że takie coś powstało, no? Mega dziwne. No. A co z Patrykiem? Patrykowi na szczęście tak nie... W ogóle Patryk jest jeszcze w więzieniu, czy nie? Nie wiem, nie mam pojęcia. Byłam tam przed chwilą, ale tam nic się nie zmieniło. Tam są jakieś tabliczki dziwne w więzieniu. Nie, dobra, to ja tam nie chcę tak. patrzeć. Ja tam nie chcę patrzeć. Także no, ale no nie ma go na serwerze, więc się nie dowiemy, więc nie wiem. No, ej, a co sądzisz w ogóle o tym, że się ten SpongeBob zmienił? Ja nie wiem, bo jakby ja nie wiem, on jest normalny. A spotkałaś go w ogóle jeszcze od tamtego czasu? Nie, no właśnie, że w ogóle. A. Nie, on w ogóle fajny, taki mały badać. Jest. Taki aha. dorany przyłóż. Jo. Okej. Okay. Do... Nie, to nie można powiedzieć do rany przyłóż, to by trzeba było powiedzieć do śruby przyłóż. Do śruby przyłóż, tak. Ja pierdolę. Albo lepiej, do blachy. Do blachy przyłóż. No, no to taki fajny jest nawet. No. Ej, nie, no czekaj, bo to jest robot. Jak robot. Mówi się do rany przyłóż, no. To powinniśmy powiedzieć, że na przykład do rdzy przyłóż. No... Coś w tym jest, tylko widzisz, zależy, czy widzisz. Na rdze patrzymy jako na ranę, czy jako na oznakę starości. Masz rację. No, więc ciężko jakby... stwierdzić. Więc ja bym tu powiedział, że... No to do korozji. Właśnie, jak nazwać ranę u robota? No, ciężko powiedzieć. Jakie... No, zastanówmy się nad tym, rozkminimy to. Nie wiem, jak masz jakiś pomysł, jak wiem. Nazwać ranę robota? Czyli jak człowiek ma ranę, to co ma robot? Dziurę? Ma... nie wiem, ma... Pisałam na Google rana robota i nic nie ma napisanego. Aha, okej, okay. No na pewno ktoś dziwne. Tego szukał. Mega dziwne, myślałam, że będzie. No nie wiem, no na przykład i Google Woli, w tym momencie. No, co się dzieje, rana robota? Rana robota. No nie, no to nie wiem, Izabel, jak macie jakiś pomysł, jakby... Może... połączenie słowa rana i robot. Robota. Rabota. O właśnie. Rabota, to jest po rosyjsku praca. Tak? Tak. Rabota? To czekaj, no rana i bot. Znaczy i robot. Rabot. Ja nie może mogę, i tak, koniec, nie, dobra, ja to nie są wiem. Już za mocne rozkwiny. Dobra, Emilia, ja wracam widzowie, z protem na chatę. Na was. Idź, śpi. Idę, śpię, okej. Okay. Okej, okay, to ja też się tu po usadzę. I w tym momencie... Ej, właśnie, to czekaj, tu można się tak kłaść, czekaj. Chodź na ten, o! Kurde, na altanie się ładujemy, chodź tu. Dobra. Uwaga. Przyjmuję pozycję leżącą. O kurde, ale żeśmy w fałsie tak ustawili. Dobrze, więc w tym momencie dziękuję wam widzowie. O kurczę, tutaj tak. Dziękuję. Jak się spojrzeć teraz na siebie od góry? Nie da się, no. Ale słabo. Dobrze, a da się, tylko tak jakoś. Dobra, nieważne. Widzowie, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Widzimy się jutro. Trzymajcie się, pozdro. Bye. Hello.